Drodzy panowie, to będzie bardzo trudne do zrozumienia, a ja bym powiedział nawet, że niezrozumiałe, ale przedstawi pewną prawdę o życiu i o kobietach. Wyobraźcie sobie, że rozmawiam z kobietą i ona mi opowiada o swoim partnerze, który ma maleńkie wady. Dobrze byłoby, żeby on te wady zmienił. Czyli to jest prawie idealny facet, ale gdyby zmienił tu i ówdzie swoje zachowanie, stał się miły, stał się życzliwy, ograniczył picie, stał się punktualny, nie wydawał pieniędzy na głupoty i tak dalej, to byłoby dużo, dużo lepiej. I ona wtedy byłaby zachwycona. I ona dobrze nawet wie, co może zrobić, aby on taki się stał. I jak się jej zapytałem, co ona może zrobić, aby on się taki stał, to ona wyliczyła mi całą listę, w jaki sposób ona mogłaby na niego wpłynąć, gdyż ona wie, że jej wpływ na tego faceta jest nieograniczony. Wystarczy, że ona kiwnie palcem i on będzie robił dokładnie to, co ona sobie zażyczy, aby dostać to, co on sobie zażyczy. No, mniej więcej w ten sposób. Natomiast się pytam tej kobiety, dlaczego w takim razie nie wpłyniesz na tego faceta? Dlaczego w takim razie mu nie powiesz, że ma się stać miły, serdeczny, uprzejmy, życzliwy, punktualny, szczodry, inteligentny, bo ona by bardzo tego chciała, żeby on taki był. Ona by bardzo tego chciała, ale ona tego nie może powiedzieć. Czemu? Bo ona chce, żeby on sam się zmienił. Ona nie chce zmieniać faceta, ona chce, żeby on sam z siebie się zmienił. I to jest właśnie najważniejsze. Panowie, nie jest możliwe zmienić się dla kobiety. Dla kobiety się trzeba zmienić samemu z siebie.